Czus, z czego po pierwszej rundzie sezonu jesteś u rekordzistów najbardziej zadowolony? W celu jestem zadowolony, jak mamy ten super puchar i na tabela, que jesteśmy wysoki, no? Kończymy pierwsza runda, druga pozycja, myślę, że jest bardzo dobra. I generalnie jestem zadowolony w drużynie, jak reagujemy ten ciężki moment, był po Lubawa i po Opole, no? Też w ten temat tu kadra, que nie jesteśmy razem o kogo miesiąc. I drużyna robi ten krok do góra i oni razem reaguje ten moment. Był bardzo ciężki moment, no, Luigi Nieve, ale Alexandria, był ten moment zaufanie, chemia. I razem oni reaguje, jestem bardzo zadowolony. I też, que pokazamy, jak pijasz mecz, jak rekord mogę robić obrona. Możemy robić obronę i wygramy. Czasami nie możemy wygrać. Posiadanie piłki i tak dalej, no i to jestem zadowolony, mile jak. Z czego dla odmiany jesteś niezadowolony? Niezadowolony jestem, że kontynuujemy na tę linię czasami regularnie. Rozumiem, że nie możesz grać bardzo dobra zawsze, ale był, jak parę mecz, ten runda, jak ostatni był bardzo dobry, następny był bardzo słabo. I to musimy zmiana, ja rozumiem, nie możemy grać zawsze bardzo dobra. Ale nie, może diste, jak czasami nie mamy ten zakoncentrowana, no. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. To szybko, nie uważasz, podzieliła nam się ta liga na dwie ósemki? Czy się podzieliła? Może patrząc na tabelę, tak, na pewno gdzieś tam, jeszcze może gdzieś tam dziewiąty, dziesiąty zespół jakokolwiek będzie próbował jeszcze w tych pierwszych początkowych meczach drugiej rundy walczyć o play-offy, ale faktycznie zarysowało się to dość mocno. Co powiedzieć o ligowej czołówce, gdy zważyć na takie oto rezultaty? Rekord przegrywał u siebie z Konstraktem. Piast przegrywał u siebie z Rekordem. A Konstrakt przegrywał u siebie z Piastem. Wszystko możliwe. No nasuwa się jedno, że każdy z każdym może wygrać i do końca ligi będzie walka do ostatniego meczu spotkania. Kto zdobędzie, tak naprawdę, to lepiej się rozstawi w playoffach. No. Aczkolwiek ja zwrócę uwagę tutaj jeszcze na pozostałe zespoły, bo tak jak z Legią pokazał mecz, że będzie po prostu cały czas trzeba być uważnym, żeby to pierwsze, drugie, trzecie miejsce nie stracić punktów. I tylko nie patrzę na trzy zespoły, aczkolwiek jesteśmy bardzo blisko, ale już patrząc na to, playoffy, gdzieś ta ósemka się zarysowała.